Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No jak wiecie, kwestia głosowania w Ameryce w 2020 roku jest dosyć kontrowersyjna. No, wielu ludzi mówi, że było oszukane. No i teraz Biden się szykuje na drugie oszukaństwo, ale Republikanie nie pozwolą. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, Republikanie dali się zrobić w trąbę. Dlaczego dali się zrobić w trąbę? No, była taka sytuacja ze 30 lat temu, że były jakieś tam machlojki republikańsko-demokratyczne, no i w całych tych decyzjach wyszło na to, że Republikanie zostali odsunięci od sprawdzania, co się dzieje w tych miejscach wyborczych. No jakoś sobie odpuścili. No ogólnie wygląda na to, że ludzie, którzy pracują, którzy płacą podatki, nie idą do polityki. Do polityki ciągną aktywiści, taki Biden na przykład. On 50 lat jest wybierany w Delaware, no to jest taki mały stan na wschodnim wybrzeżu. 50 lat w polityce zawodowa komunistyczna świnia ostatnio. No ale go wybierają. No i on krzyczy właśnie teraz, że Republikanie miał konferencję, no i nazwał wszystkich Republikanów, że ta reforma prawa wyborczego, no to jest rasistowska, szczególnie w Georgii i w Iowa, no bo tam był duży obciach, tam było po prostu nieprawdopodobne, bo w Georgii głosowali 80% głosów przyszło kopertami, w Iowa przyszło 60% kopertami, także koperty zwyciężyły w tych dwóch stanach. No co było, to było, no to ludzie nie chcieli odkręcać, Sąd Najwyższy nie chciał odkręcać, no ale tam są jednak politycy, są normalni politycy, no i zrobili reformy. Biden, komunista, mówi, że właśnie te reformy, no to są nieamerykańskie, no i że są chore. No i on to nazywa bunch of malarki. Malarki, no to jest, nikt nie wie, co to znaczy. Malarki, to mówią, że to jest irlandzkie nazwisko, że to z różnych tam miejsc pochodzi. Część mówi, że to jest od malaka greckiego, no ale wszyscy właśnie się śmieją z tego malarki. Co to znaczy? No, znaczy, że mniej więcej to znaczy gówno prawda, tak po polsku to można powiedzieć gówno prawda. No i Biden właśnie z tych trzech swoich stwierdzeń, no to właśnie on mówił te malarki, te gówno prawda. Pierwsze co, to on powiedział, że republikanie, konserwatyści, no to chcą zakończyć głosowania o 5 po południu, czyli o 17, wtedy, kiedy pracujący ludzie wychodzą właśnie z pracy. No większość socjalistów, większość demokratów, no to są ludzie niepracujący. To nie są podatnicy, to są socjaliści, którzy chcą po prostu zabić dziedzica i żyć z tego, co rozkradną. Ale to nie jest prawda. Żaden stan nie zamyka miejsc do głosowania o 5. Iowa, oni przesunęli z 7 wieczorem na 8 wieczorem, także większość miejsc jest otwartych od 7 rano do 7 wieczorem, a często do 8, czyli 12 albo 13 godzin. W Georgii jest cały czas od 7 rano do 7 wieczorem, czyli 12 godzin, bardzo, bardzo uczciwie. No Biden oskarżył również, że nie będzie głosowania kopertowego. No głosowanie będzie kopertowe, zawsze będzie, tylko że głosowanie kopertowe jest takie, że koperta musi pojawić się w miejscu głosowania w dniu głosowania do 8 wieczorem, czyli w zasadzie do zamknięcia punktu głosowania, to jak przyjdzie, to jest. Po tym, jak przyjdzie, nie można głosować. No bo jeżeli się przychodzi osobiście po 8, no to też nie można głosować. No to teraz pytanie, każdy normalny się zastanowi, jeżeli o 8 są drzwi zamknięte, no to dlaczego o 9 wieczorem koperta może wejść. No, normalny to rozumie, komuniści, którzy oszukują, tego nie chcą zrozumieć, albo tłumaczą, że to są inne standardy. Do tego w Georgii zmienili troszeczkę
zmienili troszeczkę wymagania. Wymagania dotyczące podpisania, podpisu samego w sobie, no bo ludzie, którzy wysyłali te koperty, no to tam były jakieś weryfikacje, tam sprawdzali, czy ten podpis w aktach jest taki sam, jak ten podpis na kopercie. Teraz po prostu w Georgii powiedzą numer prawa jazdy, no bo w Ameryce prawo jazdy, no to jest taki mniej więcej dowód osobisty, albo prawo jazdy, trzeba zapłacić za prawo jazdy, no ale w większości stanów jest tak, że jak się idzie i się dostaje taki stanowy kartę identyfikacyjną bez prawa jazdy, no to to jest za darmo, tak, także to nie ma rasizmu. Większość socjalistów krzyczy, że to jest zapobieganie wydawania pozwalania głosowania Murzynom, bo oni nie mają tych ID. No, to jest smutne, że ktoś może powiedzieć, że jakiś inny człowiek, w tym wypadku czarnego koloru skóry, nie jest w stanie pójść i powiedzieć, że potrzebuje dowodu osobistego czy karty identyfikacyjnej. No, to jest strasznie smutne. To jest rasistowskie ze strony każdego socjalisty, który mówi, że oni nie są w stanie znaleźć. No ale w Georgii właśnie to, co trzeba prawo jazdy pokazać, za które się płaci, no, trzeba mieć egzamin, albo pokazać dowód identyfikacyjny bezpłatny, no, albo jeżeli się jest czy w wojsku, czy urzędnikiem, pracownikiem państwa, albo członkiem jakiegoś plemienia indiańskiego, no bo takie w Ameryce jeszcze są. Jest Ministerstwo do Spraw Indian. Oni mają budżet tam parę miliardów dolarów. No i oni też wydają te dokumenty tożsamości. No bo te wszystkie terytoria indiańskie, te rezerwaty indiańskie, no to rządzą się własnymi prawami. Tam oni mają swoje rady i tak dalej, i tak dalej. Także wbrew fałszywym plotkom, Indianie żyją, no i nie wiem, czy mają się dobrze, no ale mają się samodzielnie. No i to będzie trzeba wpisać do tej koperty, żeby można było zweryfikować. Trzecią sprawę, którą Biden oszukiwał, no on krytykował. Przepraszam, on krytykował niektóre stany, że nikt nie będzie mógł dać wody ludziom stojącym w kolejce do głosowania. No, w Georgii prawda jest taka, że w Georgii no to jest prawo takie, że w zasadzie nie można robić akcji agitacyjnej, propagandowej, politycznej bliżej niż 150 stóp od miejsca tego wejścia do budynku, gdzie się głosuje. No i nie można być bliżej niż 25 stóp, czyli 7 metrów od tej kolejki. Także mówienie, że nie można dawać jedzenia. No nie można przychodzić i dawać jedzenia w kolejce, ale jeżeli ktoś jest poza i mają tam jakieś te rzeczy polityczne, czy jedzenie za darmo, jedzenie czy picie, no to to jest wszystko dozwolone. Także nie ma żadnej sprawy, żeby to robili. No w ramach tej całej kolejki i czekających, no to woda na przykład, no to można pójść, jest tam woda, no nie z saturatora, nie jest woda sodowa, ale jest taka sama obsługowa, taka fontanna, czy taki kranik, gdzie można się po prostu napić wody. No i to nie jest zabronione, to jest normalne. Także Biden zakończył tą swoją rozmowę tym, nazwał Iowa i Georgia, że po prostu, że ta działalność jest nikczemna, no i że działalność jest pełna złośliwości. No i on użył takiego określenia Jim Crow, czyli Jasiu Kruk, że Jasiu Kruk to jest Jasiu Orzeł,
ten Jim Crow, co to znaczy? No Jim Crow to jest taki symbol, symbol demokratów na południu, to jeszcze do lat 1960 demokraci na południu, no to demokraci ogólnie to są potomkowie, czy partia polityczna właścicieli niewolników. Oni dopiero zrobili takie 180, stanęli na głowę, kiedyś zaczęła się cała ta sprawa praw obywatelskich, no to oni z właścicieli niewolników zrobili się przeciwnikami niewolnictwa, no i oni mieli ten Jim Crow, no to właśnie między innymi to prawo było takie, że na południu, że kto mógł głosować, no ktoś, jedynie kto, ludzie, którzy mogli głosować, no to musieli płacić podatki. Jeżeli płacili podatki, no to mieli prawo do decydowania o tym, co się dzieje w kraju. Do tego poprawka była taka, że no jeżeli nie płacą podatków, no to mogą zapłacić opłatę tam kilka dolarów. No to było mniej więcej tam odpowiednich 2-3 godzin pracy. No jeżeli ktoś zapłacił odpowiednich 2-3 godzin swojej pracy, to dostawał taką licencję do głosowania. No i wtedy mógł głosować. No i dzisiejsi komuniści mówią, że to było po prostu bariera, sztuczna bariera do głosowania, bo ludzie, którzy nie płacili podatków, nie mogli głosować, no i ludzie, którzy nie chcieli zapłacić 2-3 godziny swojej pracy, też nie mogli głosować. No jeszcze była następna niby bariera, że trzeba było udowodnić, że nie jest się analfabetą. No do lat tam 1950-60 wymaganiem było to, żeby pokazać, że nie jest się analfabetą. No założenie było takie, że jeżeli potrafisz czytać, no to mniej więcej masz pojęcie, co jest proponowane i za czym będziesz głosował. Jeżeli nie rozumiesz, nie jesteś w stanie przeczytać, to znaczy, że jesteś, no masz swoje powody, no ale głosować nie będziesz. No i to właśnie nazywali te prawo takie antymurzyńskie, no bo to wszystko dzisiaj to jest wszystko antymurzyńskie, wszystko jest rasistowskie, no ale to fakty właśnie to były takie. No i on nazwał, że te prawo Jasiu Kruk, no to się zamienia na Jim Eagle. No on gra troszeczkę tymi słowami, bo Jim Eagle, no to jest Jasiu Orzeł, a Jim Crow to jest Jasiu Kruk. No nie wiem, czy to dobrze wyjaśniłem, to trudno wyjaśnić, jest taka specyfika amerykańska, no ale to mniej więcej o to chodzi. No wiadomo, orzeł no to jest te symbol, tak jak w Polsce, siły, mocy i tak dalej. No czy kruk, czy orzeł, to obydwa są ptaki. No nie wiem, czy Biden, komunista, chciał obrazić Amerykanów, że Jasiu Orzeł, no to jest jakiś nacjonalista, nie wiem, czy chciał go porównać do Stalina, czy do Hitlera, czy do narodowców, no trudno powiedzieć, ale jakieś takie niepotrzebne porównania zrobił, nie wiadomo, kto mu tą mowę napisał, ale patrząc na te Bidena standardy, jeżeli popatrzy się na jego stan, on właśnie pochodzi z Delaware i gdzie są te rasistowskie podejścia do głosowania, to porównując Iowa i Georgię, to jest w Iowa i w Georgii, no to wysyłanie kopertowe bez wyjaśnienia, no bo bez wyjaśnienia, co to znaczy, no że można wysłać kopertę. Znaczy, że każdy zarejestrowany obywatel może głosować kopertowo zamiast czekania na właśnie dzień wyborów. No i to jest i tak i w Iowa, i w Georgii. A w Delaware, skąd pochodzi Biden, gdzie go 50 lat komunistyczną świnie wybierają ciągle, no to jest w ten sposób, że w Delaware zabrania się głosowania bez
bez powodu. Jeżeli ktoś nie ma powodu, no to nie może głosować. Tylko obywatele czy wyborcy, którzy mają jakieś dobre wyjaśnienie, mogą głosować kopertowo, czyli na przykład urzędnicy państwowi, studenci, którzy studiują gdzieś indziej, no bo student, głosowanie studenckie przynależy do miejsca, gdzie jest, no nie ma w Ameryce meldunku, ale w tym momencie, kiedy on się wyprowadza gdzieś do innego stanu, no to tamten stan jest traktowany jako tymczasowy, to nie jest miejsce zamieszkania. On tam jest na czas studiów. I tak samo dobrym wyjaśnieniem czy jest to, jeżeli praca mu zabrania, no bo go nie ma, albo wyjeżdża, albo religia zabrania głosowania osobiście, czy jakaś choroba, czy kalectwo, no, czy ktoś, kto wyjeżdża na wakacje i chce zapobiegawczo głosować, czy ktoś, kto żyje poza granicami. Także w Delaware trzeba mieć dobre wyjaśnienie. W Iowa i w Georgii nie trzeba mieć. No ale Iowa i Georgia to były te stany takie bardzo krytyczne. No i te 80-60% tych kopert zwyciężyło. Biden wygrał. To już się nie powtórzy. To już się na pewno nie powtórzy. Biden i inni komuniści krytykują Georgia i Iowa, że mają za mało tych skrzynek do wrzucania tych kopert. No ale prawda jest taka, że w obydwu stanach jest jedna skrzynka na 100 tysięcy mieszkańców, obywateli, że jest taka skrzynka w każdym miejscu, gdzie będzie głosowanie w dniu głosowania na 7 milionów. No to jest spora ilość. A w Delaware jest 4 razy mniej na milion obywateli. Tak? Także są tylko 4 takie skrzynki do wrzucania na cały Delaware, czyli stan Bidena. Od 1910 roku Iowa ma można osobiście głosować bez wyjaśnienia na 20 dni, 29 dni przed dniem głosowania. Także na miesiąc przed można przyjść i osobiście zagłosować, wziąć kartę i zagłosować. W Georgii będzie 17 dni, no i dodatkowo jeszcze dwie niedziele. W zeszłym roku to były osobiste głosowania, to były tylko 4 dni. W Delaware jest kompletnie inaczej. Nigdy nie pozwalało głosowanie osobiście bez powodu. Jedynie ci ludzie w Delaware mogli głosować osobiście, jeżeli się podchodzili pod te regulacje, i które uprawniałyby ich do głosowania kopertowego. Także to się zmieni w Delaware również. Będą mogli głosować osobiście przez 10 dni, no ale też muszą mieć swoje dobry powód. Co z prawem jazdy? No z prawem jazdy, no to wszystkie stany, akurat 3 te stany wymagają prawa jazdy, czy identyfikacji stanowej, czy federalnej. Także też to wszystko jest dawane za darmo. No i to zostawia jakiś taki ślad. Ogólnie rzecz biorąc, Biden głupoty opowiada, straszy. No oni boją się, socjaliści się boją wyborów 2022, no bo wiedzą, że jednak namieszali. Biden krzyczał, że musi wyedukować i wykształcić Amerykanów na temat praw wyborczych. No ale raczej wygląda na to, że jednak on musi się nauczyć i musi się zorientować, jak do tego doszło, że w 2020 roku demokraci jego wybrali. No, on siedział w kanciapie, siedział gdzieś w piwnicy, no i koperty po prostu go wybrały. To już się nie zdarzy więcej. Zdrowia, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach, strzałeczka do subskrypcji.
przekaz dla konserwatystów, głosujcie na republikanów, nie dajcie się oszukać. Przekaz dla socjalistów, głosowaliście na Bidena, widzicie cenę benzyny, widzicie nadchodzące podatki, widzicie jego oszustwa o granicy, widzicie jego oszustwa o tym, co się dzieje, co będzie się działo z wyborami. Także idźcie po rozum do głowy, nie głosujcie już więcej na socjalistów, głosujcie dla normalnych. Zdrowia, szczególnie dla normalnych.